Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym materiale. A ja jestem Szybson i dzisiaj jesteśmy znowu, prawda, w więzieniu. Ale zanim przejdziemy do więzienia, to ja muszę wam bardzo ważną rzecz powiedzieć. Ponieważ pamiętacie tą tablicę? Ja na jakiś czas o niej zapomniałem w ogóle. Ostatnia moja aktualizacja to było 180 tysięcy. A nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że aktualnie na moim kanale jest już 183 tysiące. Co oznacza, że jesteśmy w plecy o 3 tysiące. Jak to się wydarzyło? Jakim cudem my tyle czasu żeśmy nie wiedzieli, znaczy nie aktualizowaliśmy tego? No po prostu były inne rzeczy na głowie, które, prawda, którymi się zająłem i no totalnie zapomniałem o tym, żeby tutaj liczyć. A aktualnie już jesteśmy na plus o 63 subskrypcje. Mamy 183 tysiące 60. Więc to tak naprawdę dzisiaj dopiero się przebiło. No więc w tym momencie musimy to zmienić. Więc biorę sobie tutaj sympatyczną trójeczkę i podmieniam ją za to 0, tak żeby tutaj, prawda, wszystko było w należytym porządku. Bo tak jak obiecałem, będziemy aktualizować tą tablicę co najmniej do 200 tysięcy subskrypcji. A może i dłużej. Może kiedyś będzie tutaj taka liczba, której nie zmieszczę na tej tablicy. To już w ogóle byłby kozak. Aczkolwiek raczej się to nie wydarzy. No więc ogólnie dziękuję wam bardzo, widzowie, za subskrypcje, ponieważ one naprawdę suną teraz niesłychanie szybko, więc naprawdę jestem wam bardzo za to wdzięczny, ponieważ no to daje mi to, prawda, rozwój bardzo szybki i po prostu cieszę się, że tak po prostu chętnie subskrybujecie, więc i tak mimo wszystko was zachęcam do tego, że jeżeli ktoś nie subskrybuje, to zachęcam do tego, żeby to właśnie w tym momencie uczynić. Jak już jestem przy reklamowaniu różnych rzeczy, to też powiem o ShefShopie, że jeżeli chcecie sobie kupić kubeczek, kupić sobie jakąś koszulkę, kupić sobie bluzę, serdecznie zapraszam na ShefShopa, link w opisie, tam możecie kupić sobie cokolwiek tylko chcecie, więc zapraszam, wejdźcie i sobie ogarnijcie i zapraszam na Instagrama. Tyle ode mnie z takich moich, prawda, żebrania tutaj i przechodzimy do Minecrafta. Jak widzicie, jestem dalej w tym więzieniu, co jest po prostu jakąś tragedią. Wszedłem sobie na serwer. Nie wiem totalnie, po co tutaj są te skrzynki i troszkę to mnie przeraża, bo wydaje mi się, że to będzie po prostu jakaś gra. O! Halo, palionka? Chodź tu, chodź, proszę, pomóż, wypuścisz mnie stąd, proszę, błagam, już nie chcę tutaj siedzieć. Już mam dosyć. Nie, nie ma opcji, jeszcze. Czemu nie? Nie. Słuchaj, bo no. Jesteś więźniem Yetiego, więc ja nie mogę cię wypuścić. Dlaczego? Dlaczego nie możesz mnie wypuścić? Proszę, wypuść mnie. Ja już tu nie chcę dłużej przebywać. Mam ostatnie takie pork chopy tutaj, które dostałem. I później już mam surowe mięso. Nie, no dlaczego ty masz tak się... Dobra, dobra, słuchaj, ale ja chcę wyprostować nogi. Mogę wyprostować nogi, wyjść sobie stąd z klatki? Jesteś uzbrojona, ja nie. Nie, to coś za często nogi prostujesz, Szybso. Co ci się dzieje w tym tosterze? Ja, co ja... No, tu jest ciasno po prostu. To jest tylko 36 metrów kwadratowych. Proszę, wypuść mnie. Troszeczkę masz rację, jak ja to była zamknięta, to też by coś stało. Patrz! Co? Aj, nie! Co? Nie mogę, nie mogę! Co jest? A już liczyłem na to, że mogę rozwalić tą szybę! Dlaczego? Ale tylko tą mogę! Tylko tą szybę, patrz! Nie, nie wiem, czy to widać. Ty to widzisz? Ja mogę rozwalić, ja rozwalam! Proszę! Oj, przepraszam! Proszę, 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 wypuść mnie, wypuść mnie, wypuść mnie, wypuść mnie, wypuść mnie. Ła, nie, no dlaczego ty mi takie rzeczy robisz? Dobra, po co, co to są za skrzynki? Te skrzynki, o matko! Nie, u mnie jest dobrze, ty Szybson, ja zapomniałam, generalnie miałam to posegregować, bo to nam się przyda tutaj w bazie właśnie Yetiego, ale wiesz co, w sumie ja jestem zmęczona i chcę mi się spać, ja nie chcę się tym zajmować, Szybson, mam tutaj dla ciebie propozycję może, co ty na to? Jaką, ja jaką propozycję? Ja bym cię wypuściła w sumie, ale pod jednym warunkiem. No, słucham. Że będziesz tutaj musiał te wszystkie skrzynki, te rzeczy w tych skrzynkach posegregować. Dobra, dobra, nie ma problemu. Nie ma problemu, możesz mnie wypuścić? A ja będę cię obserwowała i będę sobie siedziała ładnie na tronie i będę sobie czekała, aż posegregujesz. Okej, okej. Okej. Ale ja mam diamentową zbroję, więc uważaj na tutaj. Nie ma problemu. Nie próbuj podskakiwać, no. Okej. Okay. Ja oddam ci, patrz, nawet patrz, oddam ci to szkło. Skąd miałeś to szkło? Ty, Szybson! O, ty, nie, dobra, koniec, to jest twój koniec, ja cię zabijam teraz, Szybson, sorki. Nie, Szybson, to już, to igrałeś się, gdzie on poszedł? Gdzie on poszedł? Nie, Szybson, o, ty, dobra, taki mądry jesteś, taki mądry jesteś, nie możesz. Nie ma opcji, Szybson, nie dogonisz, ja cię tutaj zaraz rozwalę. O ty, Szybson. Dobra, segregujemy te rzeczy, widzowie. Halo, ale patrzcie, jak szybko, patrzcie, tu jest żarcie.
To jest żarcie. O, dobra, tak, coś czułem właśnie, że tu mogą być jakieś takie rzeczy. Musimy przejrzeć wszystkie te skrzynki. Tu są jakieś puste też. Ale dobra, bierzemy to. Bierzemy chleb, żeby miał co do jedzenia. Patrzcie, ile tu jest chleba, ile tu jest jedzenia. Dobra, szybko, zanim ona tutaj wróci, szybko to muszę odłożyć do skrzynki swojej tutaj. Dobra, dostaniemy jakieś itemy. Taki był plan. Bo czułem, że po prostu nie ucieknę. Ale wiecie, przynajmniej będę miał jakieś żarcie. Więc dobra. Czułem, że się nie uda uciec. Ale przynajmniej to był taki plan. Wiecie, że ona myśli teraz, że ja uciekłem i ona poszła... Segreguję tutaj. Tak, segregujesz, dobra, dostajesz lanie. Ale za co? Ja segreguję przecież. Nie, dostajesz miecza diamentowego, a masz się. Ała, ale za co? Bijesz. Ale ja, ale proszę mnie nie bić, no ja przecież tutaj segreguję wszystko teraz, tak jak miało być. Nie, bo ty mi chciałeś tutaj uciec, ja widziałam, jak ty to zrobiłeś, ty ja, ale ja nie uciekałem. Nie, co ty zrobiłeś? Ty masz, Palionka, ty masz jakieś zwidy. Stój, musisz mi pokazać, gdzie ty się tutaj ukryłeś, bo ja tutaj... Ale ja tutaj nie uciekałem! Nie, no na stówę widziałam, dobra, tutaj to było, tu, tam za zakrętem. Tam dalej. Tutaj. A, jeszcze dalej? No to tu? Co? Aha, w tym miejscu, no możliwe. Ej, czekaj, gdzie ty jesteś, dobra. Szybson, gdzie ty jesteś? Chyba, o, ty jeden. To jest bułeczka jedna, bułeczka. Ej, gdzie jest bułeczka? Co się stało? Ciekawe, widzowie, to trzeba tak, taktycznie trzeba, widzowie, patrzcie, ona mnie znajdzie. O ty, nie, to jest koniec, ja ci zaraz dam, ja ci pokażę, gdzie on uciekł znowu, no nie, może tędy? Nie, no chwila, nie, tędy nie. Co się dzieje? Co się dzieje? Widzowie, widzicie, Szybson! Jaka to jest taktyka? Szybson, gdzie jesteś? Nie, no on gdzieś tutaj musi być. Dobra, nie, wracam, nie chciałem uciekać. To taka zabawa była. Jaś, naskarżę się jedniemu, a wiesz co ci zrobię? A ja wiem co ci zrobię chyba. O, mam pomysł, mam świetny pomysł, mam idealny pomysł. Ale ja segreguję skrzynki. No i co z tego, ale już mi drugi raz uciekasz i nie. Nie, to co, wydawało ci się, ja nigdzie nie uciekam. Co ty robisz? Czekaj, gdzie segreguję... są te wszystkie przedmioty? No zbieram je, żeby sobie posegregować. Ty co? Ja się tutaj bardzo denerwuję. Ja jestem zła. Nie, no ile tego jest? No ty się tam odciągasz, Szybson. A po co tory wam? Po co wam są tory? Chcecie coś zrobić konkretnego z tymi torami? A co cię to obchodzi? Nie powiem ci, jakie są nasze plany, bo to są plany Yetiego i ja nie mogę ci powiedzieć, nawet jakbym cię lubiła, Szybson. A ja cię lubię, tylko no jesteś no to, więźniem, to powiedz mi, skoro mnie lubisz. Nie mogę, bo jesteś więźniem Yetiego i to jest niedozwolone po prostu. Ej, dobra, mam pytanie, bo mam już prawie wszystko, ale bym potrzebował jednej rzeczy. Siekierki bym potrzebował. Ale po co ci siekierka? Żebym mógł zebrać te skrzynki i je poukładać. Ale to ja sama poukładam, ja mam siekierkę, nie martw się, ja tutaj wszystko poukładam. Gdzie są te wszystkie przedmioty? Gdzie są... A co to ma być? Są tu jeszcze? Przepraszam, nie zauważyłem, myślałem, że wszystkie sprawdziłem. Ty dostaniesz zaraz... Ła, proszę mnie nie bić. To nie było specjalne. Każdy twój błąd będzie karany. I teraz masz już dwa błędy wykonane, więc ja tutaj mam dwie kary dla ciebie przygotowane jeszcze. Dobra, no. To mogę już te kary mieć z głowy? Nie, nie możesz, to już... Już wszystkie są? Wszystkie? No tak. No właśnie, proszę to poukładać, ja sprawdzam, czy wszystko jest tak, co na miejscu. No dobra, widzę, że wszystkie skrzynki zostały opróżnione, ale... Nie, no Szybson, wie, dobra, to jest twój trzecia kara będzie. Będzie za to trzecia kara, jeszcze mi spróbuj tutaj uciec, nie uciekniesz mi. O, ty, już się widziałam, już się sobie Nie, ja ci dam. Szybsonik, bułeczka, tościk, no nie ma szans, idziesz przede mną. Dobra. Bułeczka, dawaj. Masz trzy... A, dobry jesteś, dobry. Dobra, no i ja... Nie, no masz tutaj przedmioty, masz przedmioty. Co to jest? Jak ty to robisz? Ty lewitujesz, przestań, lewitować. Dobra, już wychodzę, no. Odnieś wszystkie przedmioty do tej dużej skrzyni. Mają być wszystkie przedmioty. Ja cię... Szybson, co ja do ciebie mówię? Szybson, czy ty słyszysz? Ja naprawdę jestem... Ale, a nie, przepraszam, to było przypadkiem. Do której skrzyni? Do tej największej. O, w tym miejscu tutaj masz... Dobra, odkładam. Ale czekaj, czegoś mi tutaj brakuje. Ty sobie coś wziąłeś. Nie. Przyjesz sobie coś. Masz coś w tej punku. Nie, ja cię zaraz zabiję. Ale ja wszystko oddałem. Tak, pewnie jesteś, a drewni oddałeś, wziąłeś 9 dębowego pnia. Nieprawda, nie wziąłem, nie mam. Nie no, proszę, oddaj ten cały pień, bo ja wiem, że... Ale przysięgam, że nie mam.
Patrz, to jest wszystko, co mam, tu. Jeden pork chop i 41 tego mięsa, nic więcej nie mam. No dobra, to tutaj za to będzie nagroda, za to, że jesteś uczciwy. Ja sobie obejrzę twój odcinek, więc zobaczymy, czy to naprawdę tak będzie, no. Więc lepiej, żebyś oddał wszystkie przedmioty, bo jak nie oddasz, to wiesz, co cię czeka. A te skrzynki tutaj tak zostaną na zawsze? Wiesz co, ja te skrzynki, albo wiesz co, nie, dobra, ty je rozwal w sumie, bo mi się nie chce. No Szybson! Szybson, wracaj tutaj, wracaj. Tu, już się dogonię. Szybson, gdzie jesteś? Szybson! Nie, tutaj, gdzie ty się gdzieś schowałeś, nie? Gdzie ty jesteś? Halo, Szybson! O, Szybson! No nie, no, już to nie działa. Jeszcze raz mi uciekniesz i zobaczymy, kto tutaj. Ja ci dam, Szybsonik, jeszcze raz mi tutaj uciec. No. Nie, wiesz, dobrze, co? Dobrze, wróciłem, wróciłem. Nie, czekaj, ja coś muszę zrobić tutaj, bo ja widzę, że tak się nie da inaczej chyba. Nie, dobra, jak tak, doigrałeś się. To no nie, nie muruj tego, a jak ty wyjdziesz stąd potem? Doigrałeś się, ja sobie to rozwalę, ale ty nie będziesz mógł przejść przez to. Oj, co, przejdziesz sobie, nie uciekniesz. Ja wiesz co, ja bym to uzbroił jeszcze tymi, jak chcesz, żeby to było silniejsze, to uzbroić to takimi trapdorami. Klapami! No. Masz rację. No, dobra, masz rację. O, tak zrobiliśmy, o, coś takiego. I tu. Zaraz, co się stało? O nie, co ja zrobiłam najgorszego? Nie, Szybson! Wracaj, wracaj. Teraz jest szansa. Na ucieknięcie. Dostaniesz z diamentowego miecza, to jest twój koniec. O, ty chodź tu. Szybsonik! Widziałam cię tam, nie uciekniesz. Halo, Szybsonik tutaj. O, uwaga, gdzie jest Szybson? Tutaj. O, widziałam na F5 kogoś tutaj, jakiegoś tosta, jakiegoś tutaj chlebek taki fajny, smaczniutki. No dlaczego ty mnie tak widzisz? Chodź tu, wracaj, idziesz pierwszy przedem. Tutaj Szybsonik. No to jeszcze mi zamyka. Nie, tak być nie może. No i grasz się, zobacz. Wow, dlaczego mnie bijesz? No nie, to był plan udany. No ja naprawdę zawiodłam się. Tutaj bardzo się na Szczypsoniku zawiodłam tutaj. A ja teraz nie wrócimy. A no faktycznie, bo musisz, dobra, klapa pos... O nie uciekasz, nie uciekasz. Wracasz klapą, a ja tę klapę zniszczę. Tylko najpierw... Nie. Dobra, wracam. Panienka już się nauczyła, panienka już nie jest aż taka ten... teraz ja tutaj... Widzę cię cały no czas. No dobra. Tutaj musisz rozwalić te skrzynki wszystkie. Tam, tutaj. O nie, naprawdę. Ale dobra, no, jak już... No, jak już bez to posegrę... Bez tej środkowej. Dobrze. Ja liczę każdą skrzynkę. Jak ty jakąś skrzynkę sobie dasz do siebie, to będziemy się z tego... rozliczymy się po prostu. Okej, nie, ja nie potrzebuję skrzynek przecież, ja nie mam żadnych rzeczy. No, lepiej, żebyś tutaj mnie nie oszukiwał. Nie, ja nie, masz nigdy. Wszystkie są zebrane i daj tutaj, do tego miejsca, do tej skrzyneczki wielkiej. Okej, ślicznie, 21 skrzyneczek. Pięknie. No dobra, Szybsonik, to wiesz co... A te klapy też rozwalić? A, tak, klapy też rozwal. Ja rozwalę sobie, oczywiście tutaj lód, więc lodu nie rozwalaj. Ja sobie tutaj przejdę. No spokojnie, ty tu rozwal. I teraz, i w sumie to tyle, dobra, to ja cię tutaj sprawdziłam. Już chyba wystarczy, ja teraz idę stąd, trzymaj się. Okay. I jakbyś coś chciał, to wołaj, a ja wrócę jutro, dobra? Trzymaj się, cześć, psa. Dobra, hej. Ona mnie zostawiła tutaj z otwartymi drzwiami, ty. Co jest grane? Mam siekierę, widzicie to? Mam siekierę. Dobra, wiecie co robimy? Tak, chowamy to tutaj do tej skrzynki oczywiście, do tej mojej. Tu zostawimy jedno, okej, w ten sposób. Mamy jedną skrzynkę też, nie wiem, ona tu wszystkie rzeczy zostawiła. Tam stoi. O, chyba się namyśla powoli. Chyba się powoli namyśla, co się tutaj naprawdę wydarzyło. O nie, czekajcie. Zapomniałam! Tak, co zapomniałaś? No? Jesteś na wolności, wracaj. Nie, ale ja tutaj sprzątałem troszkę. Ale, no tak. Patrz, bo ja tutaj odłożyłem do skrzynki te trapdory. Widzę. No, tutaj są odłożone. I wiesz, wszystko, no i jakby chciałem... Ale nie, Szybson, nie oszukasz mi, ich było 10, a ty sobie... Aha, no tak, faktycznie, przepraszam, jednego miałem niechcący. No i skrzynek jest 21, no i ja tutaj chciałem, prawda, je poukładać, tak żeby każdy item był w innej skrzynce. Rozumiem. Masz rację, niech ci będzie, okej, ale nie, no wracasz do środka, bo zapomniałam i w ogóle kara. Aha, muszę wrócić. Okej, kara,
Przepraszam, posuń się szybko, będzie kara niestety. A jaka? Surowa. Nie. To jest kara twoja, to jest twoja. Nie, 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 bo tu się... Nie. Czemu dlaczego? Spokojnie. Nie, proszę, to zabierz to. Nie, ale to przez to, że uciekałeś, jakbyś nie uciekał. Okej. Abyś nie miał tej kary, niestety, ja muszę cię ukarać. To nie ja karam. Wyobraź sobie, że to cię Yeti ukaram. No dobrze, dam radę. Przynajmniej będzie mi tu troszkę cieplej. No będzie cieplej troszeczkę, ale masz lawę, więc się nie spal tam przy okazji, bo będziesz niefajnie. Ja nie lubię się tam palić. No i to tyle. To jasne, się dzięki. Chwila, muszę sprawdzić, czy cię zamknęłam tutaj. Jest okay, zamknięte. Dobra. Jest zamknięte, dobra, niczego nie zapomniałam. Dobra, to teraz już wychodzę. Widzimy się jutro, pa, no hej, trzym się. Okej, widzowie, ale jazda bez trzymanki. Patrzcie, mam tutaj coś takiego, ale już mam tutaj siekierka mi jeszcze została, więc mam przynajmniej moc jakąś. I patrzcie, stawiamy tutaj tak i już nie mam tej lawy. I my, ekipa... O, nie, spaliłem sobie skrzynkę! O, nie, dobra, nieważne, dobra, trudno. Ale przynajmniej jakieś tutaj rzeczy mamy. Ostało nam się trochę chleba. Jesteśmy na to jakieś przygotowani, więc jest w sumie spoko. Mamy wszystko, co nam potrzeba do tego, żeby stąd uciec tak naprawdę. Chociaż, kurczę, przydałoby się jeszcze coś innego. Na przykład przydałoby się jakaś droga ucieczki, bo tamtędy niespecjalnie się da uciec. No, ale to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam bardzo, widzowie, za oglądanie. Widzimy się na kolejnym filmie jutro. Mam nadzieję, że jutro uda nam się jakkolwiek stąd, prawda, uciec.